Ekspresy do kawy, które dzisiaj dla Państwa porównam, są bardzo podobne funkcjonalnie, mają bardzo podobną cenę, ale różnią się detalami. Jest bardzo dużo szczegółów, które mogą wpłynąć finalnie na Państwa decyzję. Ja mam na imię Damian i serwisuję ekspresy do kawy, a dziś przed Państwem wystąpią Jura E6 oraz Jura NA8 w wersji ze zwykłymi przyciskami, nie w wersji Touch. Porównanie E6 z wersją Touch zrobiłem już wcześniej, link będzie dostępny gdzieś tutaj i na dole w opisie filmu. Interfejsy tych ekspresów są bardzo podobne. W obydwu przypadkach są to duże, czytelne, kolorowe wyświetlacze TFT, a sterujemy ekspresami przy pomocy zwykłych przycisków. Są jednak różnice w kawach, jakie te ekspresy mogą dla nas przygotować, w kawach, jakie są tutaj zaprogramowane. Obydwa te ekspresy mogą przygotować espresso, kawę, porcję pianki mlecznej, cappuccino, ale ekspres do kawy Jura E6 może przygotować dodatkowo kawę baristy i lungo baristy. I to są kawy, które są przedłużane gorącą wodą przepływającą przez bypass. Nie przez krążek kawowy, tylko przez bypass. Czyli te kawy są przygotowane tak, jak robi to barista. Natomiast w ekspresie do kawy Jura NA8 możemy przygotować dodatkowo latte macchiato, flat white oraz ristretto. Tych kaw nie możemy przygotować w ekspresie do kawy Jura E6. Istotną różnicą technologiczną między tymi dwoma ekspresami jest rodzaj zastosowanego młynka. W ekspresie do kawy Jura E6 mamy młynek Professional Aroma Grinder, natomiast w ekspresie Jura NA8 młynek Aroma G3. Młynek Aroma G3 w porównaniu do Professional Aroma Grinder posiada dodatkowo króciutki syp kawy mielonej, a więc w każdym kolejnym zaparzeniu będzie odrobina zmielonej kawy z poprzedniego namielenia. Jest to niewielka ilość, ale dla ludzi, którzy mają wyczulone kubki smakowe, różnica może być wyczuwalna. Drugim bardzo ważnym elementem odpowiedzialnym za finalny smak naszego espresso jest oczywiście moduł zaparzający. I tak jak na pewno Państwo domyślacie się po gabarytach, w ekspresie Jura E6 mamy duży moduł zaparzający, variable chamber o pojemności od 5 do 16 gram zmielonego ziarna na jedną porcję kawy, natomiast w ekspresie Jura NA8 mamy mniejszy moduł zaparzający, maksymalna pojemność tego modułu zaparzającego to jest 10 gramów zmielonego ziarna na jedną porcję kawy, przy czym w ekspresie Jura NA8 zastosowano już w tym momencie moduł zaparzający z technologią zaparzania 3D. Chodzi o to, że tam jest więcej kanalików, przez które sączy się woda w procesie zaparzania, dzięki czemu perkolacja tego krążka kawowego, zbitego krążka kawowego jest dokładniejsza. Jeżeli jesteśmy już przy zaparzaniu, chciałbym nadmienić, że obydwa te ekspresy są wyposażone we wszystkie technologie, które są ważne z punktu widzenia przygotowania espresso, idealnego espresso, IPBS, PEP, technologie związane z filtracją wody, IWS, filtry ClarisSmart. Jest jedna mała różnica. W ekspresie Jura E6 możemy zastosować tylko filtr ClarisSmart, natomiast dodatkowo w ekspresie Jura NA8 możemy również zastosować filtr ClarisSmart Mini. Jeżeli ktoś pije mało kaw i spodziewa się, że w przeciągu miesiąca nie zużywa potencjału dużego filtra ClarisSmart, może zastosować filtr ClarisSmart Mini ze względu na to, że tutaj mamy adapter, który ma zmienną długość. Ale nie do tego zmierzałem. Zmierzałem do technologii inteligentnego wstępnego podgrzewania przed kawami krótkimi. Tę technologię ma tylko ekspres Jura E6, NA8 jej nie posiada. Jest to technologia, która pozwala nam wygrzać przewody przed modułem zaparzającym, dzięki czemu temperatura w trakcie procesu zaparzania jest jeszcze bardziej stała i występuje to przed każdą kawą krótką. Moim zdaniem ta technologia jest zastosowana troszeczkę na wyrost. Tutaj możemy zrobić takie przepłukanie manualnie, też jeżeli uznamy to za stosowne. Najważniejsze jest to, aby pamiętać o tym, że filiżanka, do której dozujemy kawę, ma być wygrzana. Wtedy ta kawa będzie smakować tak, jak ma smakować. I też ten system działa w ten sposób, że on działa bardzo często. Za każdym razem, nawet jeżeli przygotowujemy krótką kawę zaraz za kolejną krótką kawą, to ten system będzie się uruchamiał.
Kolejna różnica tyczy się spiniaczy, które zostały zastosowane w tych dwóch ekspresach. I są to spiniacze Fine Foam wersji HP1. One nieco się różnią konstrukcją, jednak mają taką samą funkcję, przygotować kremową, aksamitną piankę mleczną. I tutaj już subiektywnie zrobiłem taki test i sprawdziłem, jaka ta pianka wychodzi z jednego ekspresu, z drugiego ekspresu. I wydaje mi się, że z ekspresu Jura E6 ta pianka ma nieco lepszą konsystencję, natomiast są to różnice marginalne. A jeżeli jesteśmy już przy różnicach o małym znaczeniu, chciałbym nadmienić, że ekspres do kawy Jura ENA8 może przygotować kawę z kawy już wcześniej zmielonej. Oczywiście subiektywnie, dla mnie to nie ma dużego znaczenia, dla niektórych z Państwa może mieć. Możemy tutaj przygotować kawę z kawy już wcześniej zmielonej w ekspresie do kawy Jura E6. Nie możemy tego zrobić. Może i lepiej. Moim zdaniem kawa powinna być przygotowywana z ziaren, wtedy ma najlepszy smak, najlepszy aromat i dobrze by było, gdyby to były ziarna świeżo palone. Pamiętajcie Państwo, że dobry ekspres to jest tylko połowa sukcesu. Kolejna niewielka różnica między tymi ekspresami to jest to, w jakim stopniu możemy wpływać na parametry zaparzania. W ekspresie do kawy Jura ENA 8 mamy nieco większe możliwości, ponieważ możemy regulować moc kawy aż w 10 stopniach i temperaturę zaparzania w 3, niska, średnia, wysoka. Natomiast w ekspresie do kawy Jura E6 mamy możliwość regulowania mocy kawy w 8 stopniach, więc ta regulacja jest mniej płynna, tym bardziej, że zakres mocy kawy, ilość zmielonego ziarna, to jest szerszy zakres, od 5 do 16 gram, 8 stopni, od 6 do 10, 10 stopni, więc tutaj możemy dużo płynniej regulować moc kawy i dodatkowo też możemy regulować temperaturę aż w 3 stopniach, tutaj tylko w 2, temperaturę zaparzania. Znacząca różnica, którą być może powinienem był wymienić wcześniej, jest w tym, na jaką wysokość mogą unieść się wylewki w tych ekspresach. Mianowicie w ekspresie do kawy Jura ENA8 wylewka kaw czarnych, jak i białych, bo jest to jedna wylewka, może unieść się maksymalnie na wysokość 138 mm, natomiast w ekspresie do kawy Jura E6 maksymalnie jest to 111 mm. Tutaj więc zmieszczą nam się wyższe szklaneczki do latte macchiato, które notabene w tym ekspresie możemy zaprogramować, tak jak wspominałem na początku. Na koniec pozostawiłem gabaryty i estetykę. Otóż ekspres do kawy Jura ENA8 określiłbym jako wyglądający na bardzo kompaktowy. Wyglądający, ponieważ tak naprawdę ze względu na to, że ten zbiornik na wodę nam wystaje, ten ekspres tak naprawdę nie różni się już wcale bardzo wymiarami od ekspresu Jura E6. Jest co prawda o 23 mm niższy, natomiast jest tylko o 9 mm węższy i ekspresy mają taką samą głębokość. Jednak ze względu na to, że on wygląda na kompaktowy i tak naprawdę sama bryła ekspresu, nie licząc zbiornika na wodę, jest węższa, w związku z tym ten ekspres też ma mniejsze zbiorniki. Zbiornik na ziarno o pojemności 125 gramów versus 280 gramów w przypadku ekspresu Jura E6, 1,1 litra wody versus 1,9 litra wody, 10 porcji odpadów, maksymalnie 10 porcji odpadów versus maksymalnie 16 porcji odpadów. W związku z tym dla ludzi, którzy piją dużo kawy, zdecydowanie lepszym wyborem będzie ekspres do kawy Jura E6. Jeszcze jedna ostatnia rzecz związana z estetyką tych urządzeń. Ekspres do kawy Jura ENA8 ma podświetlanie filiżanek. Tak jak Państwo widzicie, jest dużo małych różnic między tymi dwoma ekspresami. Tak naprawdę wybór jest ciężki. Ekspres do kawy Jura E6 poleciłbym osobom, które lubią pić dużo kawy, ze względu na to, że będzie łatwiejszy w eksploatacji. Osobom, które lubią latte macchiato, poleciłbym ekspres Jura ENA8, bo zmieszczą się tutaj szklaneczki do latte macchiato. Mam nadzieję, że ten filmik rozjaśnił Państwu wszystkie te detale, wszystkie te różnice pomiędzy tymi dwoma ekspresami. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu z naszymi specjalistami. Numery telefonów znajdują się tutaj u góry. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. W zamian za subskrypcję możecie otrzymać kod rabatowy do naszego sklepu broda.pl. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się w opisie filmiku. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu.